Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kasper z Gambitu Tradera. W tym materiale opowiemy trochę o złocie, o ropie, czyli generalnie o surowcach, bo surowce rosną. Mamy na obu rynkach strzały do góry, mamy na obu rynkach euforyczne wzrosty. Przede wszystkim to, co się stało kluczowego ostatnio, czyli dokładnie 1 marca, przede wszystkim na rynku złota, jest to, że zanegowaliśmy. Trend spadkowy, który trwał od 28 grudnia. Poruszaliśmy się w trendzie spadkowym. Wszystko tutaj było zgodnie, e, według analizy technicznej, według wszelkich schematów czyli struktura rynkowa była zachowana, i my w tym miejscu tą strukturę rynku zanegowaliśmy czyli odwracają ten trend spadkowy. E, na ropie też są zmiany tak krótko jeszcze po, powiem tytułem wstępu. E, na ropie, co prawda, cały czas ten scenariusz wzrostowy się tu realizował. Natomiast zmiana polega na tym, że już w tych okolicach, od tej konsolidacji, będziemy mieć możliwość dołączenia się do tego trendu i o tym opowiem za chwilę. Pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne i przekazuję tylko swoje subiektywne e, opinie. E, także złoto. Co nam zmienia ten wystrzał z pierwszego? Marca. Przede wszystkim ten szczyt nie jest chroniony. Ten szczyt chroniła nam tutaj ta struktura i przede wszystkim trend spadkowy. W momencie, gdy my łamiemy ten cały trend, to mamy prawo mówić, że mamy o wiele większe prawdopodobieństwo, że cena będzie teraz jechać w dół po korekcie, aniżeli na odwrót, że po prostu pojadą znowu po nowe dołki. Także to przede wszystkim. Teraz przedstawiamy się na tym złocie, właśnie z shortowania, bo ja tutaj cały czas mówiłem o shortowaniu. Tutaj też na grupie śledziliśmy ten obszar, ale ja sygnału tutaj nie otrzymałem. Nie dostaliśmy zanegowania krótkoterminowego trendu wzrostowego jako sygnału do wejścia. Także tutaj pozycji nie było, ale za to taka smutna informacja dla mnie przynajmniej. Jest taka, że wybili mi break even. Ja cały czas z tych okolic grudniowych trzymałem shorty dokładnie na tą strefę spadkową i niestety wybili mi tą pozycję. Mój poprzedni scenariusz na złocie był taki, że będziemy jechać w dół zgodnie z tym trendem spadkowym, natomiast ten scenariusz informuje, on już nie jest aktualny. Tutaj nam się wszystko zmieniło. Teraz najlepszą ceną do dołączenia się do złota, żeby przyłączyć się do nowo potwierdzonego trendu, to będzie cena tutaj od 2031 dolarów do 2003 dolarów. I tutaj już, jakby wykonanie, egzekucja jest prosta, czyli dojeżdżamy do tej strefy. Dają nam sygnał, będę informować o tym, oczywiście, na Discordzie i można zawierać pozycje zgodnie z trendem. I pytanie teraz kluczowe: czy wybijemy szczyt z 3 grudnia? Tutaj cały czas poruszamy się w tym oporze czteroletnim i to teoretycznie może dawać nam do myślenia, że ten opór, jakby zawsze, gdy był testowany, ten opór działał, prawda? No, ale też każdy musi się zgodzić, że kiedyś przychodzi ten czas, gdzie każdy opór jest wybijany. No, ten opór zadziałał już pierwszy raz w 2020 rok, 2022 rok, 2023 rok. No, teraz, 2024, dostajemy małe strzały w dół. I pytanie, czy to już nie jest czas, żeby zawyżyć rynek złota na nowe poziomy. Tego bym jeszcze nie powiedział. Z jednego powodu. Na ten moment, mimo to, że mamy przetestowaną tą strefę podażową, to tutaj pieniądze na tych obszarach, czyli dokładnie powyżej ceny 2088 dolarów, tutaj pieniądze na rynku jeszcze mogą być. Dlaczego? Bo tutaj strefę przetestowaliśmy właśnie tylko w tym obszarze. A to jest na tyle duża strefa, w jakby w moich analizach, im mam większą strefę, to wynika z rynku, że im mam większą strefę, tym mogę zakładać, że jest w niej więcej płynności, więcej pieniędzy. I w momencie, gdy oni testują mi tylko częściowo całą strefę, jakby nie testują chociaż połowy, albo w idealnym wypadku większości. To ja nie do końca mogę powiedzieć, że ta strefa już jest pusta i że tutaj żadnych reakcji spadkowych później od niej nie otrzymamy. Także, jeśli chodzi o shorty przeciwtrendowe, to zwykle jest zasada taka, że no na przeciwtrendu się nie gra. Obecnie mamy trend wzrostowy, krótkoterminowy na złocie. To jest, to, czy każdy, kto śledzi strukturę rynku, ten to oczywiście stwierdza. Mamy krótkoterminowy trend wzrostowy na złocie i przeciwtrendowi nie powinniśmy handlować. Natomiast to jest na tyle silna strefa, że jeżeli dostanę sygnał w wyższych partiach tej strefy, to ja, to ja o takie shorty się pokuszę przeciwtrendowe, zupełnie tylko na odreagowanie w tej chwili nie na takie, żeby nie wiem, trzymać ruch bardzo impulsywny. Do dołu cały swing, tylko po prostu, żeby złapać sobie krótkie odreagowanie. A uważam, że też z tej przyczyny, że jesteśmy w tym czteroletnim oporze, który zawsze nam dawał spadki, to takie odreagowanie, jeżeli złapiemy z niższego interwału, to jest można powiedzieć drobnostka do wykonania, jeśli chodzi z tych pułapów cenowych. Jest to mało, bardzo mały ruch i uważam, że szanse na taką korektę do wyłapania z tych poziomów są dla mnie spore i mam tutaj przewagę. Natomiast priorytetowo pamiętajmy, że trend jest wzrostowy i priorytet dla mnie jest taki, żeby tutaj teraz już dystrybuować się z pozycji short, nie wchodzić absolutnie w jakby w żadne shorty długoterminowe, swingowe. Tylko przestawiać się na kierunek wzrostowy i to będziemy robić w następnych tygodniach. Co na ropie? Na ropie tutaj już robiliśmy webinar na grupie w tym miejscu. To był 26 luty. Ja wtedy mówiłem prostą rzecz. Mamy teraz konsolidację. Kto wygra tą konsolidację? Bo konsolidacje to są zawsze wojny instytucji i banków. Czyli jedna strona, jeden gracz sprzedaje, drugi gracz kupuje, no kto ma więcej kasy, ten wygra i z tym graczem powinniśmy różne, yy, również podążać, bo on kreuje trendy na rynkach. Także w tym, momencie, w tym momencie mówiłem prostą rzecz. Jeżeli potwierdzą mi wybicie z konsolidacji, co już zrobili górą, to przyłączamy się dalej krótkoterminowo do wzrostów. Jeżeli wybiją dołem, to wybijamy ten dołek z 5 lutego, i prawdopodobnie ten scenariusz jechania po 82 dolary się nie sprawdzi. Natomiast już definitywnie mi potwierdzili to, co mówiłem od dłuższego czasu: czyli, że tutaj po prostu mamy akumulację i jedziemy po 82 dolary. I teraz. Po narysowaniu już tej akumulacji, ponieważ dostaliśmy już trochę ruchu cenowego, który można analizować, zobaczcie, jak wygląda ta cała konsolidacja. No, jest piękna konsolidacja. I teraz, jeżeli wybijemy się powyżej 79 dolarów i zamkniemy dwie świece dzienne dosłownie powyżej tej ceny, to ta konsolidacja potwierdzi nam przewagi wzrostowe. I teraz analizując tło rynku, która, tło rynku, które dało mi możliwość naniesienia na wykres tą strefę spadkową, a analizując tą konsolidację, te tło rynku, które teraz mamy, to tutaj jest, zwyczajnie mówiąc, więcej pieniędzy. Dlaczego mamy wyższą zmienność? Wyższa zmienność, czyli cena codziennie pokonuje. Więcej poziomów cenowych, czyli to musi iść no, mechanicznie za większymi pieniędzmi, oraz mamy czynnik czasowy. Zobaczcie, że tutaj zajęło nam 103 dni, żeby się zakumulować, i możemy mieć teraz już fazę impulsu na rynku. Także zdecydowanie, jeśli chodzi o ropę, widzę tu perspektywę długą, perspektywę wzrostów. I ta strefa na 82 dolarach, w wcześniejszych analizach. Mówiłem, że jakby 82 dolary to jest taki target dla tego rynku wzrostowego. Teraz ten scenariusz już zmieniam. Uważam, że ta konsolidacja, jeżeli przyjdą jakieś spadki, ona się obroni i dostaniemy kolejną nogę do góry według strukturalnych trendów, czyli coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki, tak. Powinniśmy tutaj taki strukturalny trend dostać. Także nie shortujemy z tej strefy, ja nie shortuję z tej strefy. 82 dolary to jest dla mnie po prostu taki wyznacznik, od którego będę się spodziewał faktycznie korekty i spadków na rynku, tylko że ja z tą informacją niewiele zrobię. Będę czekał na korektę i podpinał się do wzrostów. I teraz tak, mówię o tych 82 dolarach, no to jak faktycznie jeszcze praktycznie tutaj na tym zarobić? Zejdę sobie jeszcze na niższy interwał, żeby się upewnić, i to powinno być coś takiego. Czyli tutaj mamy strefę. Ona w tym momencie już została potwierdzona, czyli jest już aktywna, jeżeli spadniemy do tej ceny. I tak, jest prosty schemat egzekucyjny. Czyli, jeżeli dotrą mi do strefy, to czekam na mały sygnał. O którym będę informował na grupie, bo tutaj zasad co do budowania sygnału nie chcę do końca zdradzać, to, ale jakby na żywo oczywiście pokażę wejście na grupie. I tutaj bardzo y, krótki y, long, czyli 82 dolary target i stop loss pod sygnałem. A jeśli chodzi o te długoterminowe wzrosty, to będę czekał jeszcze na głębszą korektę, y, prawdopodobnie właśnie z tych poziomów. I tak widzę zmiany na rynku surowców. No, mamy cały czas wzrosty, mamy euforię. Mam nadzieję, że Wam trochę wyjaśniłem, co się dzieje teraz na rynku, bo zmiany z pewnością się wydarzyły. Zapraszam do polubienia tego materiału i możecie wejść na grupę Discord. Link w opisie.